Maraton Bieszczadzki 2019, czyli swobodne przejście sezonu letniego w sezon zimowy. Było zimno i mokro. A czym przywitały nas Bieszczady w czasie maratonu? Dalej wieje, jak zresztą pewnie słyszycie. No ale jest nieco cieplej i świeci słoneczko. Czyli doświadczamy prawdziwej polskiej złotej jesieni. Śliczne błotko. W skali błotności daje mu takie mocne 3,5 w skali na 5. Na tym punkcie zostajemy. Koniec podróży. Koniec podróży, nigdzie się dalej nie ruszamy. Nalewka. Nie wiem z czego, tereniówka ponoć, tak Kamila mówiła, gdzieś usłyszała. Aroniówka. W każdym razie dobra, bardzo. Niam, niam, super. Jak widać, ludzie mają różne hobby. Jedni do lasu przybiegają, a inni przyjeżdżają swoimi terenówkami. No można i tak. I tym oto sposobem jesteśmy praktycznie na mecie, która jest po drugiej stronie potoku. Jest i meta, i tym oto sposobem 26 km na... Dzięki. Na maratonie bieszczadzkim jesiennym zakończone. Było fajnie, pogoda rewelacyjna, więc piąteczka.